Cześć, witam Was w kolejnym odcinku tutaj prezentacji alfabetu wagonów pasażerskich PKP. Okazuje się, że nakręciłem odcinek na literę M jak Marklin, a po drodze było L. Nie wiem, jakim cudem mi to uciekło, ale uciekło. Zorientowałem się, uwaga, już po nakręceniu kolejnych odcinków z kolejnymi literami. Także no, wykazałem się refleksem szachisty, co dziwne, nikt w komentarzach z Was nie zauważył, że no jak to jest litera M, a gdzie jest litera L. Otóż L jak LS Models. Firma, o której wiele razy wspominałem, która się przejawia co jakiś czas w komentarzach, której modelami jeżdżę. Firma absolutny tip-top wśród producentów modeli wagonów pasażerskich. W zasadzie produkuje modele chyba na jeszcze wyższym poziomie jak firma ATME. Absolutny tip-top. Tutaj widzicie to, co zostało wydane w barwach PKP i w barwach związanych. Dlaczego mówię, że związanych? Dlatego, że choćby ten wagon tutaj to jest może i wagon, już się wczytuję w to, czy to jest wagon PKP, czy to nie jest wagon PKP. No właśnie, to chyba nie jest wagon PKP, tylko to jest wagon niemiecki ze składu EN Jan Kipura. Także to jest belgijska firma, która wydaje modele wagonów pasażerskich, ale uwaga, bardzo często je wydaje w seriach, wydaje kompletne składy, właśnie w takich zestawach dwu, trzy, czy nawet czterowagonowych. Stąd w pewnym momencie wydawała wagony do Kipury i w zasadzie wydała komplet, bo i wagony rosyjskie, i niemieckie, i wagony białoruskie. Zresztą wszystkie te modele mam i na kanale mogliście je zobaczyć przepraszam, w filmach właśnie poświęconych składowi EN Jan Kipura. I tu właśnie prezentuję te wagony polskie, bądź no, w jakiś tam sposób z Polską związane. To są wagony, ten jest wagon niemiecki, ma już się tutaj wpatruję, tak, to jest wagon niemiecki, nie polski. I ten obok tutaj zdaje się też, to też zaraz zobaczymy. Tak, to jest chyba również wagon niemiecki. Dobra, skoro tak, to już zacznę umawiać, co to są za modele. Odłożę sobie, albo może tak od góry będziemy rozpakowywać. To jest zestaw, przepraszam jeszcze raz, 46023. Uwaga, początkowo jak firma LS Models wydawała te zestawy, to każdy wagon był w osobnych pudełkach i one bardzo często też w handlu były sprzedawane na pojedyncze pudełka. Każdy miał swój numer, tu jest jedynką, tu jest dwójką. Na pudełku jest w pełni opisany wagon, jaki typ oraz numer inwentarzowy wagonu, epoka, zarząd. Wzorowo, absolutnie wzorowo, tak powinny być pakowane modele. Są tu dwa wagony niemieckie, zestaw, w tym momencie biały kruk, poszukiwany przez wszystkich drogi. Ja już zdaje się go ściągnąłem z Włoch i to też na zasadzie kupowałem od jakiegoś Włocha na eBayu wagony. Było to parę lat temu. Coś tam wylicytowałem. Zapytał się, czy czymś jeszcze nie jestem zainteresowany. Wspomniałem o tych wagonach. Okazało się, że miał. Dogadaliśmy się i je od niego odkupiłem. Wagony są wykonane naprawdę na wzorowym poziomie przez firmę Modern Gala. De facto, jak widzimy tutaj logo na pudełku, firmę z Chin. Ta firma, zdaje się, Modern Gala, nie wiem czy nie przekręcę czegoś, robi któreś modele dla Robo, nie wiem czy przypadkiem właśnie nie Cysterny, o ile dobrze kojarzę, stąd tutaj brawa za wybór tego producenta dla Robo. Wagony piękne, super odwzorowane,
jeżdżą pięknie. Również tutaj środek, to widać przez okna, że pomalowane ramki okien, naniesione napisy są, to widzieliście taki wagon w środku, jak wygląda, jak właśnie powinien wyglądać zrobiony model. Niestety początkowo też te wagony były sprzedawane w wysokich cenach i jak ja się zacząłem interesować tutaj modelarstwem, to były dostępne kolejne modele, za chwilę je Wam pokażę, w sklepach i nie bardzo miał kto je ochotę kupować. Dlaczego? Dlatego, że zestaw dwóch sztuk kosztował w granicach 500 zł, często nawet tą wartość przewyższał i naprawdę trzeba było się długo zastanawiać, zanim się człowiek zdecydował, że no wydam tyle pieniędzy za dwa wagony. Co jeszcze? No jeszcze to, że to nie były wagony takie stricte intercity, jakimi stały się później, tutaj już je pokażę, o czym opowiadam, tylko wagony do jednego składu, do właśnie kiepur. Stąd no naprawdę się ludzie zastanawiali, nie chcieli tego kupować. Później się okazało, że kiepura przestał istnieć, wagony były włączane do innych składów i ja bardzo często je fotografowałem w składzie Chopina. Jeszcze w tym malowaniu ze 2 lata temu. W chwili obecnej one już są przymalowane na obecne barwy PKP Intercity, czyli takie niebiesko-białe z pomarańczowymi elementami, ale jeszcze właśnie w takim malowaniu granatowo-białym jeździły. To już prezentuję Wam kolejny zestawów, może niezbyt dobrze chronologicznie, ale no akurat tak mi się rozpakowało. Jak widzicie, już zmieniło się sposób pakowania tych modeli przez firmę LS Models. Już nie w styropianach osobno, tylko zbiorcze pudełka, ale za to ze sztywnego kartonu, z porządną wytłoczką, z gąbki, zapakowane, zabezpieczone. Nawet tutaj, akurat w tym modelu, chyba nie wiem gdzie to ma, w tym pudełku, a nie, tu są schowane. Nawet były osobne zabezpieczenia na tutaj czoła wagonów. Ja tych zabezpieczeń nie wkładam, bo u mnie one nie latają, te pudełka nie latają i chwilowo mi to nie jest potrzebne. Jakbym musiał pakować do transportu, bym tak zapakował. Woreczki z częściami dodatkowymi, bardzo bogate. Zobaczcie, te napchane 2 woreczki. No i tyle, tak? Emisja absolutnie warta swoich pieniędzy. Zresztą były dostępne w sklepach, później ze sklepów zginęły. Dobrze, ja tu zapakowałem to pudełko, ale może niezbyt słusznie. Zobaczcie, były wydane 3 zestawy dwuwagonowe. One się pojawiły na raz w handlu i długo były w sklepach, jak powiedziałem. 3 kolejne numery katalogowe. 48002, 003 i 004. 2 zestawy z epoki 5 i 1 zestaw z 6. To ten z 6 pokazałem. Jeszcze raz go pokażę. Otóż barwa i tak jak powiedziałem, takie wagony, dokładnie te, nawet z tymi numerami inwentarzowymi fotografowałem w składzie Chopina, już bez napisu są Niam Kiepura. O, tu Wam pokażę starsze wersje z 5 epoki z tym napisem właśnie. O, zobaczcie, widzicie? Tak ładnie tutaj jest instrukcja, co jak wygląda, jak zdjąć obudowę. Tak powinno być, opis po polsku. Tak powinny być sprzedawane modele. Tu są wersje bez napisu Niam Kiepura już, ale w 5 epoce. I uwaga, to są wagony PKP. Mamy tu logo PKP, już to pokazuję, nie żadne tam niemieckie, jak w tym pierwszym zestawie, tylko typowe PKP. Gdzie mi ta gąbka jedna zginęła? Nie widzę, może zaraz się znajdzie, tu powinna być druga. Dobrze, może zamknę to pudełko, ona się znajdzie. Otworzę to pierwsze, chodzi mi o prezentację tego napisu Niam Kiepura. Jeszcze jakiś rachunek. Też z tego co widzę kupiony z Włoch ten zestaw. To jest właśnie ten zestaw, który kupiłem po Włocha i od niego dokupiłem te
dwa pierwsze. O, widzicie, jest ten napis Enyan Kiepura. Te akurat wagony, te modele chyba były raz czy dwa razy, może na torach, w dwóch odcinkach Kiepury i potem trafiły do pudełek. Prześlicznie wyglądają te wagony i one są w zasadzie z jednej formy. To są tak zwane sliperetki. I tak jak powiedziałem, mamy nowe malowanie PKP Intercity i aż się prosi, żeby firma RS Models wydała te wagony w nowym malowaniu. Niechże ktoś się zlituje i podziała w tym kierunku. Mam na myśli tutaj jakiegoś dystrybutora z Polski, jakiś sklep. A może w końcu sami wydadzą, bo może jakaś inna firma wyda. Bo uwaga, firma Atme właśnie ma wydać zestaw właśnie do Chopina, ale wagonów obcych. I też, uwaga, wydaje wagon restauracyjny do Kiepury. Stąd, no niestety nie firma LS Models, tylko Atme. Niestety w tym sensie, że firma LS Models poszłaby za ciosem, tak przynajmniej wnioskuję. Bo jeśli chodzi o jakość wykonania, to nie ma tu żadnego niestety, bo będzie też na pewno bardzo wysoka. No ale nic, firma Atme wyda, może się właśnie, tak jak powiedziałem, zlituje tutaj firma LS Models i kiedyś nam wyda w malowaniu PKP Intercity. Znalazła mi się ta gąbka, ja ją tu włożę do tego pudełka. O, już będzie w swoim miejscu. Tak jak powiedziałem, bardzo porządne wydania wagonu. Po prostu wzorcowe pakowanie, wzorcowe wagony. Cena niestety słona. No ale coś za coś. Zobaczcie, jeszcze mamy na takie typy wagonów 305 AD, producenta, numery. Naprawdę to jest właśnie porządnie przygotowany model również z taką ulotką. Tak powinno być. To jest wzór tego, jak powinny być sprzedawane wagony. Dobra, tyle może z prezentacji LS Models. To jest raptem 6 modeli polskich i 2 z Polską związane. O, to niestety wszystko. Nie jest to komplet z mojej kolekcji wagonów tej firmy, ale jeśli chodzi o PKP, to więcej nie mam do pokazania. O, tu odwrócę te pudełka jeszcze. Proszę bardzo, tak to u mnie stoi na półce. 3 zestawy PKP, 2 wagony DB w jednej grupie składu i barw Kiepury. Składu to nie tylko, bo jak powiedziałem, mam również inne wagony z innych zarządów, Białoruś, Rosja i Niemcy, ale uwaga, jeszcze i Czechy, bo i też te wagony się gdzieś tam dalej były łączone z Kiepurą i trafiały do stacji końcowych, ale to inna historia. Dobra, to tyle prezentacji wagonów w alfabecie na literę L firmy LS Models. Zapraszam do kolejnych odcinków. Trochę wyszło tutaj nie we właściwej kolejności alfabetycznej. Przepraszam moje przeoczenie, ale nic się nie stało, grunt, że firma nie pominięta. Dobra, cześć!